Cześć, ja nazywam się Konrad Hildebrandt, a dzisiaj jesteśmy w Krakowie w studiu Soul Interactive, gdzie dowiemy się, jak powstają sesje motion capture wykorzystywane w filmach i w grach, między innymi takie jak Dead Island czy Sniper Ghost Warrior. Jak działa studio motion capture? Technika motion capture polega na tym, że w studiu mamy rozmieszczone kamery, które przechwytują ruch aktora nagrywanego w scenie. Działa to w ten sposób, że na kamerach wokół obiektywów umieszczone są diody emitujące światło podczerwone, które odbija się od powierzchni markerów. Powierzchnia markerów pokryta jest refleksyjną powłoką, od której odbija się światło podczerwone. Następnie fale wracają do kamery i na tej podstawie jest czytany ruch markerów w przestrzeni. U nas w studiu rozmieszczony jest 20 kamer. Każda kamera widzi obraz dwuwymiarowy, natomiast po nagraniu, w procesie triangulacji, obrazy 2D z kamer są łączone w trójwymiarowy obraz i na tej podstawie wyliczone jest położenie markera w przestrzeni trójwymiarowej. Ile markerów jest potrzebnych na jednego aktora? Standardowo taki domyślny setup markerów na aktorze, to jest tak jak widzimy na przykład na tym przykładzie, to są 53 markery na postać. Po przeliczeniu materiału następuje jego przygotowanie, ponieważ markery czasami znikają, są zasłonięte przez drugiego aktora, który znajduje się w scenie. I w trakcie przygotowania materiału należy pojawiające się błędy i zakłócenia wyeliminować. Następnie taki przygotowany w ten sposób materiał z danymi o markerach zostaje przeniesiony na model trójwymiarowy. Ten model trójwymiarowy tworzycie albo wy, albo klient dostarcza do studia? Tak. Modele są tworzone albo przez klienta, który nagrywa sesję w studiu motion capture, lub na życzenie klienta my wykonujemy taki model i następnie na taki model przenosimy ruchy nagrywane u nas w studiu. Co poza aktorami, tymi tonami sprzętu, które są dookoła nas, są potrzebne do sesji motion capture? Na pewno doświadczenie, ponieważ w technice motion capture nie można się tego nauczyć w szkole czy na studiach. Najważniejsze jest własne doświadczenie, własna tutaj obecność na sesji, zobaczenie tego wszystkiego, poznanie tego wszystkiego od środka. Bardzo ważne jest przygotowanie techniczne, ponieważ od przygotowania technicznego w trakcie sesji w dużej mierze zależy jakość materiału, a od jakości materiału zależy jakość realistycznej animacji. Widzimy, że w sesji wzięło udział dwóch aktorów, a ile osób na zapleczu technicznym musiało to obsługiwać? W dzisiejszej sesji brało udział łącznie 7 osób. Potrzebna jest osoba, która obsługuje system przy nagrywaniu, osoba, która obsługuje kamery wideo referencyjne, osoba, która przygotowuje live setup, następnie osoba, która przygotowuje aktorów i tak samo osoby, które kalibrują system. A jakiego rodzaju czynności nagrywacie w studiu? U nas w studiu różnego rodzaju nagrywane były czynności, od prostych movementów do gier, jak przykładowo bieganie, skakanie, przewroty, aż po bardziej skomplikowane formy ruchu, czyli tańce. A jakich rekwizytów potrzebujecie do zrobienia sesji? Wszystko zależy od skomplikowania sesji, od wytycznych klienta, który przyjeżdża do nas na sesję. Podstawowymi propsami, czyli tymi rekwizytami wykorzystywanymi w trakcie sesji, mogą być miecze, karabiny, pistolety. U nas wykorzystywaliśmy również budowane u nas repliki aut, platformy, drzwi, rusztowania, które mogą imitować na przykład wspinanie się po górach. Jak potężne są komputery, z których korzystacie? Komputery wykorzystywane u nas w studiu mają na przykład po 16 rdzeni oraz po 24 lub 32 GB pamięci. A jakie było najtrudniejsze zlecenie, jakiego podjęliście się w studiu? Są dwa takie najtrudniejsze. Pierwsze to był taniec, sekwencje taneczne nagrywane dla firmy Platish Image, gdzie w scenie jednocześnie występowało aż 6 aktorów. Byli oni ze sobą w interakcji, dlatego to stwarzało
dużo, dużo kłopotów, dużo problemów, z którymi oczywiście daliśmy sobie radę. Kolejnym projektem było intro do gry Wiedźmin 2. Tutaj trudność polegała nie tylko na ilości aktorów, ponieważ również występowało maksymalnie 6 postaci w scenie. Duże wyzwanie sprawiło dla nas nagrywanie wielu sekwencji na platformie, co było dodatkowym wyzwaniem dla naszego studia, ponieważ platforma imitowała tonący statek, na którym znajdowało się kilka osób i należało jak najlepiej przechwycić ten ruch. Ile średnio trwa sesja motion capture do na przykład takiej gry jak Sniper Ghost Warrior? Sesje mogą albo odbywać się jednym ciągiem, albo może to być kilka dni sesji nagraniowych, przygotowanie partii materiału, potem kolejny kilka dni nagraniowych, przygotowanie kolejnej partii materiału. Także może to być 10-15 dni, czasami może być to też cały miesiąc nagrań i przygotowywań materiału do jednej gry. A czy jak już nagracie, to obróbka materiału zajmuje dużo czasu? Tak. Ponieważ żeby animacje wyglądały realistycznie, żeby wszystko wyglądało poprawnie i żeby oddać ten charakter i pomysł, który miał reżyser na całą animację, na całą grę czy na cały film, wymaga dużo pracy.